Wiodąca. Protokół komisji skrutacyjnej wybranej na ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla Zamość w dniu 21 lutego 2015 rok celem przeprowadzenia wyboru przewodniczącego zarządu osiedla Zamość. Komisja skrutacyjna w składzie tam Wigała przewodnicząca, Bartosz Kalitka członek, Marcin Kowiek członek. Stwierdza, że w zebraniu uczestniczyło 36 mieszkańców osiedla. Biorący udział w głosowaniu oddali 35 kartek ważnych, jedna kartka nieważna. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Pan Jacek Janicki 26 głosów, pan Jerzy Śmiłowski 9 głosów. Brawo! Nowy pan przewodniczący zabierze teraz głos. Przeprowadzonego tajnego głosowania przewodniczącym zarządu osiedla Zamość wybrany został pan Jacek Janicki. Zaufanie, jak mnie obdarzyliście i podejrzewam, to znaczy jestem pewien, że przyszła kadencja będzie jeszcze bogatsza niż ubiegła. Szanowni Państwo, a ja myślę, że tak, możemy pogratulować panu przewodniczącemu, wszystkim członkom zarządu. Ja się cieszę, że myślę, że tak wybraliśmy zarząd, że tam będzie właśnie ta zgoda, która będzie ich budować i dla naszego, słuchajcie, gdzieś tam lepszego bycia na Zamości. Tak jest. No co, komisji skrutacyjnej też brawami podziękujemy. Słuchajcie, wiem, że się fajnie siedzi za stołem. Tylko nic nie ma. No, żeby się no właśnie. Czujmy. Bo tu pan Marcin kurczę tym fotelu, usiądzie. I teraz tak, szanowni państwo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Czyli tu już tylko kwestia konsultacji, tak? Panie przewodniczący, muszę panu przekazać głos, a pan po prostu tylko prowadzi tu i później może mi pan oddać głos, ja mogę też to rozwijać dalej, nie? Informuję, że zebranie w sprawie konsultacji jest ważne i jest ważne. Tak jest. W sprawie zmiany statutu sołectwa. Tak i że mogę ja prowadzić. I nadal może pan burmistrz prowadzić. Bardzo dziękuję. To pan przewodniczący jest najważniejszy, słuchajcie. Mówi, że burmistrz to burmistrz. Tak. Ja wracam dalej. Szanowni państwo, uchwałą rady mamy zaproponowane zmiany do statutów. Ta uchwała wynika z tego, że gmina Wronki pozyskuje bardzo duże ilości środków unijnych i musimy dostosować te nasze statuty do tego, że w razie gdyby przyjechała, słuchajcie, jakaś kontrola z Unii i sprawdziła na przykład nam tą siłownię zewnętrzną, tak? To, że wszystko gra, że my mamy jako osiedle Zamość prawo otrzymania na przykład tej siłowni od gminy i my możemy jako osiedle tym sobie siłownią zarządzać. I to jest między innymi wynika też z tego statutu. Dlatego ja tak, szybciutko państwu przedstawię te zmiany do istniejącego statutu. Poproszę państwa, żebyście państwo mi przegłosowali te zmiany. Jeśli państwo je przegłosujecie, pan przewodniczący podpisze taką uchwałę, gdzie właśnie twierdzi, że te zmiany zostały uwzględnione i wtedy my to przekazujemy już do biura rady i radni się już później dalej tym zajmują. Dlatego przechodzę już do zmian. W statucie, w paragrafie 21, ustęp 1, punkt 5 otrzymuje brzmienie. Określenie kierunków w podpunkcie 5. Określenie kierunków działania oraz zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego osiedlu do korzystania. Oddanie w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów będących w gestii osiedla następuje w uzgodnieniu z burmistrzem, który zawiera pisemne umowy z osobami, podmiotami ubiegającymi się o wynajem lub dzierżawę. Jest taki paragraf 33, a on w tym statucie punkt 4 i to
proponuje Rada, żeby wykreślić. W paragrafie 35 otrzymuje brzmienie, punkt pierwszy, osiedle może korzystać z mienia komunalnego, w tym i z mienia gminnego, na podstawie pisemnej umowy zawartej z gminą Wrocław. Punkt drugi. Przekazaniu osiedlu mogą podlegać m.in. następujące składniki mienia gminnego. Osiedlowy obiekt sportowy, place zabaw, inne mienie gminne i to, co wspominałem, na przykład siłownia. Tak? Otwieramy sobie taką, dajemy możliwość. Punkt trzeci. W przypadku, gdy na terenie osiedla nie znajdują się składniki mienia gminnego wymienione w ustępie drugim, to po ich wybudowaniu przez gminę mogą one zostać przekazane osiedlu do korzystania. Punkt czwarty. Jeżeli ze względów społecznych konieczne jest, aby z mienia, które ma być przekazane osiedlu lub zostało jemu przekazane, korzystać powinien również inny podmiot, gmina Wronki może przekazać to mienie do współkorzystania. Są takie przypadki, gdzie sołectwo, osiedle, no u was też właściwie chyba jest, jest boisko i tak, albo to może korzystać z tego osiedle, ale może również współkorzystać z tego na przykład ludowy zespół sportowy, tak? I to też jest kolejna ta wtedy furtka, że my możemy też przekazać właśnie jako gmina do współkorzystania. I to by było w tyle, jeśli chodzi o te zmiany. Jeśli państwo aprobujecie te zmiany w statucie, to poproszę o przegłosowanie. Kto jest za, ręka w górę? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czy przeciw głosy? Nie widzę. W takim razie mamy temat załatwiony i przechodzimy już do przedostatniego punktu. To jest dowolnych wniosków i zapytań. Chyba się nie mylę, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania, jakieś wnioski, które Państwo chcieliby, żebyśmy przemówili, gdzieś uwzględniali? Proszę się przedstawić i wtedy przekazywać nam, bo jest to protokołowane, imię i nazwisko i wtedy... Pani Ewo, ja proszę. Chciałam spytać, czy będzie busik jeździł nadal, tak jak do tej pory. Szanowni Państwo, busik to jest pan Srech, czyli prywatna firma. I ja już z nim kiedyś rozmawiałem. On powiedział tak, jak mu się będzie opłacało, to będzie jeździł. Tak. I potwierdzacie to. No i tutaj my możemy tylko się zastanawiać, słuchajcie, czyli tak, kwestia busika na razie jest pod znakiem zapytania. Widzicie, że gmina tak, zainwestowała w oznakowanie, przygotowaliśmy miejsca te do parkowania i tak dalej. No jeździł, jeździł. No, mamy kładkę, no ale ogólnie słuchajcie, no jest taka potrzeba, my to też widzimy. Zobaczymy, no na razie się nie odzywa. Nie? No on taka poczkała podjeżdża. Tak, dowozi gdzieś tam dzieci, wygrał w przetargu na dowóz, a tu no, na razie nic nie wiemy. Także ja bym może prosił też, słuchajcie, bezpośrednio ma swoją stronę internetową, jest numer telefonu i może też tam go zapytać, tak? Czy ten, no w nowości też słyszałem, że jest potrzeba. Czy jakieś inne pytania, słuchajcie? Że panna. Ja mam takie pytanie, czy byłoby można rozbudować parking naprzeciw stołu? Troszkę tak po łuku, trochę dalej, żeby to nie kolidowało nam wyjazdu tam z naszego, bo tak banku, tak wszędzie zastawią, a tam by było można trochę zrobić jeszcze na 4-5 uważam. Rozbudować parking, tak? Szanowni Państwo. Placu zabaw. No tak troszeczkę tak po łuku. Czy tam uszknąć, jeśli chodzi o plac zabaw, tak? Nie, tam, by, tak, nie, tak, tam jest miejsce do drzew, od bo tam kiedyś coś było, Szanowni Państwo, ja myślę sobie, że powiem teraz chyba bardziej jako mieszkaniec, niż jako burmistrz. Są proponowane rozwiązania, one funkcjonują już bardzo dobrze na zachodzie. I one na przykład polegają, słuchajcie, na tym, że na takich osiedlach buduje się miejsca parkingowe, ale nie buduje się iluś tam chodników, tak? Tylko się buduje miejsca parkingowe i na ulicy robi się strefę zamieszkania. Polega to na tym, że taki kierowca, który jedzie po ulicy, musi zachować szczególną ostrożność. Jeśli tam będzie szła pani z balkonikiem,
jeśli tam będzie jechało dziecko na rolkach, jeśli będzie szło dziecko z mamą pieszo, to oni mają pierwszeństwo na takiej drodze. Prędkości nie może przekraczać większej jak 30 km na 20, tak? Czy nawet 20. I ja bym chciał, słuchajcie, żebyśmy my się tutaj zastanowili, czy jako mieszkańcy, tam gdzie możemy to zrobić, bo nie wszędzie, słuchajcie, te miejsca parkingowe można robić, tak? Bo to potrzebne wtedy pobocze do tego. Ale zwróćcie uwagę na, dla przykładu, ulica Topolowa, nie? Tam jest szeroki pas, jest wysoki dosyć krawężnik. Jak robimy imprezę, coś się dzieje, no i tak te samochody próbują tam stawać przy tych posesjach, tak? I tak coś tam się dzieje. Ja sobie myślę, że dla większego bezpieczeństwa tych najmłodszych, ale i też osób starszych, tak, które nie zawsze zauważą samochód. I tu nie ma znaczenia, słuchajcie, czy jest przejście dla pieszych, czy nie. Bo wtedy już nie ma problemu. Tak? Nie musi być przejść dla pieszych, Bartek, prawda? W takiej strefie zamieszkania. Cała strefa zamieszkania. Ona wtedy mówi, że pierwszeństwo ma pieszy. Tak? A ja jako kierowca muszę zachować szczególną ostrożność i muszę się na tyle dostosować, żeby nikomu krzywdy nie zrobić. Jak ktoś będzie, tak jak powiedziałem, jechał balkonikiem, a z naprzeciwka będzie jechał samochód, to nie trąbi, tylko musi odczekać, wyhamować, przejedzie samochód, ominie sobie. I dlatego... Tam nie idzie przejechać, w Polsce kierowcy tego nie doświadczą. Nawet na pasach wciąż. Na różnych, nie idzie wyjechać z Grabowej. Jest możliwość na Grabowej do Zatokę zrobić. Z ulicy. Czyli ulica Grabowa, tak, od strony Szatutowa, dół Zatoka. Połówku, troszkę można by na pięciu. No tam pięć samochodów. Czyli szanowni państwo, mamy dwa wnioski. Ten wniosek, o którym pani wspominała, ale również jest wniosek taki, żebyśmy się zastanowili nad tym pod rozwagę, oczywiście chodzi o radnych, tak? Co w kwestiach właśnie tego, jak my chcemy to rozwiązywać, te problemy, tak? Bo na całym osiedlu, słuchajcie, nie wybudujemy chodników, tak? To jest po prostu nie zawsze możliwe. Raz, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, spotykamy się z czymś takim. Jest budowany chodnik, krawężnik jest wyższy i znowu później są pretensje, że nie może wjechać samochodem, tak, że nie może tam zaparkować przed posesją, bo takie przypadki też się zdarzają. I ja mówię, no musimy gdzieś mieć to na uwadze, rozważyć, przystosowywać się, przygotowywać się do tego, że to pieszy musi mieć pierwszeństwo. Nie kierowca, bo kierowca siedzi, słuchajcie, w zamkniętym samochodzie, tak, jemu się nic nie dzieje, a najbardziej na tym wszystkim cierpią właśnie piesi, rowerzyści, tak? Użytkownicy dróg. Dobrze. Co mamy jeszcze za wnioski? Dąbaj Włodzimierz. Ja mam pytanie, kiedy będzie zrobiony podjazd przedpłatny dla wózków dziecięcy i dla inwalidów wózków, bo w tej chwili to jest tragedia. Tam ludzie podjeżdżają, się pozabijają. Tam jest taki spad, takie wyboje, że jest to tragiczne. Dobra. Jeśli to zrobione, to było wózko gwarantowane i to się wszyscy domagają. Szanowni państwo, myślę, że już w tym roku to zrobimy. Z podjazdem jest, zobaczymy, jeśli to nie, bo żeby wykonać podjazd na tej różnicy terenu, to musimy pamiętać, że podjazd nie może mieć większego nachylenia jak 2 stopnie. Tak? Czyli musicie państwo sobie wyobrazić, że podjazd musi iść na przykład ileś metrów w lewo, w prawo, w lewo, tak, żeby zachować odpowiedni nachylenie, tak? Bo inaczej projektant tego nie zrobi i nikt tego nie wybuduje, jeśli będzie inny kąt. No bo niech tam coś z balkonikiem ktoś spadnie i tak dalej, tak? One dlatego tak schodzą. Nie ma podjazdu i tak jest porozjeżdżane. Na swoją odpowiedzialność. Tak? Schodzą na swoją odpowiedzialność. Teraz, szanowni państwo, tak, ja mam nadzieję, że w tym roku my zobaczymy tylko, tak, bo schody widzimy, gdzie są, nie? I teraz ulica Leśna idzie do góry, tam do Orlena i później się łączy z tym ciągiem, z tym wałem, nie? I tam, słuchajcie, my planujemy, jak utwardzimy,
to będzie planowane tam przejście dla pieszych, tak? I teraz słuchajcie, jeśli podjazd nie będzie za duży, tak? Nie, bo słuchajcie, bo to będziecie się później śmiali, jakbyśmy to zrobili, tak? Że on będzie tak długi na przykład, że będzie gdzieś tam do połowy sięgał, przy tym, żeby utrzymać to nachylenie, będzie bardzo kosztowny, no to się nikt na to nie zgodzi, tak? Bo później, słuchajcie, w telewizji już takie przypadki oglądaliśmy, że pokazywali, jak to podjazd zrobili za ileś tam tysięcy złotych, tak? I, no. I dlatego musicie wziąć pod uwagę to. Postaramy się zrobić ten podjazd, ale w miarę jakby takich możliwości, tak? Żeby no nie przesadzić. Na razie pierwszy taki projektant, z którym rozmawiamy, to znaczy inaczej, drugi projektant, bo pierwszy jakoś tego nie widział, mówi, że to będzie bardzo no, czyli nie ma sensu, ale drugi ma jakiś tam pomysł i mam nadzieję, że ten pomysł nam uda się zrealizować w tym roku. Jeśli nie zrealizujemy tego pomysłu, to tak jak tutaj ten młody człowiek zauważył, jak po schodach schodzimy, to jest tam takie 80 cm zostawione i dzisiaj tam sobie można rowerkiem, tak, no bo sprowadzacie Państwo, no i to jest normalne, tak, że nie idzie ktoś tam dalej, tam w kierunku Orlena i nie zawraca, tylko sobie sprowadza to. Rozważaliśmy to z pracownikami, żeby może, nie wiem, może tam utwardzić to jakąś kostką, tak, ale też chcę, żeby była sprawa jasna. To będzie tylko utwardzenie pobocza, ale nie będzie to żaden podjazd, tak? Bo nikt z nas nie weźmie odpowiedzialności. Jeśli ktoś na przykład by się tam zadał właśnie tym balkonikiem i się przewrócił, no to w tym momencie nie można, tak? Bo tak jak mówiłem, tam jest za stromo, tak? Żeby było, tak? Ale tak jak mówię, spróbujemy, jestem projektant i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak już jesteśmy w tym temacie, Szanowni Państwo, planowaliśmy przedłużenie tutaj tego odcinka od kładki na cmentarz prosto, tak, utwardzenie tego i tu później, naturalnie, czyli tam zrobienie, słuchajcie, przedłużenie, czyli byłaby i leśna i ona też by wchodziła, byłaby krzyżówka przy ulicy Rzecińskiej, tak, czyli mamy kąt prosty, na to mamy uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Chcieliśmy odbić, i pod górkę oczywiście też będziemy to projektować, tak? Bo pewien projekt już mamy, a tam pewne rzeczy by trzeba było doprojektować. I teraz jak Państwo jesteśmy przy Orlenie, jest tej leśnej, jak się jedzie, jest taka droga, nie? Pod kątem, ona na wysokości się włącza Olimpika. I dziś Państwa informuję, że nie można tam zrobić krzyżówki, tak? Bo jest bardzo blisko, byłaby jedna krzyżówka, tak, z przejściem dla pieszych, a tam jest problem z uzyskaniem uzgodnienia, tak? I dlatego wszystko na to wskazuje, że tej drogi nie będzie. Po prostu, słuchajcie, musimy to zabezpieczyć, wybudujemy tam parkingi, tak? Gdzie te krzaki są, tak? Gdzie są te krzaki, tak? Parkingi, panie Radkowie, bo tam już nic więcej nie możemy puścić, tak? Bo tam nie będzie przejść dla pieszych. Ja nie wezmę za to odpowiedzialności, bo ktoś mówi, no ale ludzie i tak tamtędy będą chodzić, bo do szkoły. Słuchajcie, będzie na wprost przejście dla pieszych, tak? Jeśli będzie chciał sobie skrócić parę metrów, to znowu na swoją odpowiedzialność, tak? Bo my nie możemy, mówię, tego zrobić. I dlatego może się uda, że ten główny trakt jeszcze w tym roku byśmy utwardzili, łącznie z tą leśną, tak? I z tym przejściem dla pieszych. Mam nadzieję, że uda się zrobić ten podjazd. Jeśli się nie uda tego podjazdu zrobić, tak? I ten projektant nam jednak tego nie zrobi, no to będzie trzeba z wózeczkiem przejść tam tym przejściem przy tej leśnej, nie? Wiecie, a tam by się przydały nawet jakieś barierki, bo... Gdzie barierki? O barierkach tak jest, to już wiemy, ten sygnał faktycznie, to nam umknęło i z tym nie ma problemu, tak? Barierki będą po jednej stronie, tak? Tak, tak. Bo chyba myślę, że po jednej, bo po tej drugiej, tak jak mówię, no... Tam tylko utwardzimy te pobocze, żeby sobie w razie czego tam jakoś poradzić, tak? Czyli po jednej stronie, tej po prawej, idą do figury i do kwadru, nie? I tą barierkę wykonamy, także też nie ma tu z tym problemu. Czy są jeszcze jakieś pytania? A co do wału, jak to będzie wyglądać? Już momencik. Wał, Zagrodzka. Ten wał stary, co tam z tymi krzakami, z tym wszystkim? Wał w kierunku z mostu. Tak, tam pisałem. I też, Szanowni Państwo, no tam jest
Ciekawa sprawa, bo wał ma chyba 3 metry, tak? Czy tam ta szerokość? Teraz ma niecałe 5, ale... Niecałe 5. Projektant może tylko uwzględnić ciąg, ze względu na to, że znowu jest różnica poziomów powyżej 2 metrów, to teraz uważajcie. Między dołem a wałem. Powyżej 2 metrów, no mówię, tak? Jak jest powyżej 2 metrów, to co trzeba zrobić? Słuchajcie, tak. Trzeba na całej długości, i wtedy też, nie, żebyście się nie śmiali, będą biało-czerwone te barierki, takie jak widzicie przy kładce. Nie? Od samego początku do samego końca. Po jednej stronie i po drugiej. Słuchajcie, zobaczycie, ja znaczy tak, ja osobiście, no ale okej, okay, no, będzie to wyglądało jak wyglądało, wyobrażacie sobie, taki korytarz będzie, tak? Szerokość maksymalna, jaka może być, żebyśmy tam zachowali, to jest ile? 2 metry czy 2,5? Jest w projekcie 2,5, ale... No to może być tylko 2,5. Ścieżka rowerowa i coś takiego. I to będzie 2,5-metrowa ścieżka rowerowa, tak? 2,5-metrowa ścieżka rowerowa, czyli to jest wystarczająca Państwa zdaniem szerokość ścieżki. Nie ma takiej szerokiego chodnika ani ścieżki. Nie zauważyłem we Wronkach takiego szerokiego chodnika. Czy to wystarczy? Wystarczy. Tak? Ścieżka pieszo-rowerowa. Ścieżka pieszo-rowerowa od wzdłuż ulicy Mickiewicza, nie? Ona ma chyba metr, albo 1,80 m, albo około 2 metrów, tak? Czyli to będzie jeszcze coś szerszego. Tak, tylko że tam ludzie idą, jak ktoś jedzie rowerem, to ci ludzie nawet nie chcą ich przepuścić. Bo nie wiedzą, że tam jest ścieżka pieszo-rowerowa. Gdzie? Na Mickiewicza. No dobrze, wiele osób to może potwierdzić. Ale oznakowanie jest? No jest. Jest. My musimy się uczyć pewnych rzeczy, tak? Jak jest oznakowanie, wszystko zależy jak. Szanowni Państwo, jest w ten sposób kreska, jest pieszy rower poziomo, to tam jest, każdy ma, że tak powiem, trzeba po prostu uważać na siebie nawzajem, tak? Ja myślę, że do tej pory radziliśmy sobie przy nieutwardzonym wale, to poradzimy sobie przy 2,5-metrowym wale również, ale jak będzie utwardzony, tak? I tu chyba nie powinno być większych problemów. Tylko mówię, że mogą się pojawić te barierki, które no, na całej długości, wtedy zobaczycie, że to no, będzie... Ale czy one muszą być? Muszą niestety być. No, chętnie bym ich nie montował, tak, bo to są też wydatek, ale słuchajcie, powiedziałem, jeśli różnica poziomu, to co jest, jest skarpa, tak, i ona ma powyżej 2 metrów, projektant ma obowiązek uwzględnienia tych, dlatego jak jedziecie gdzieś tam, nie, czasami to widzicie, że te barierki no, się tam pojawiają, tak? No, biorą się one z tych przepisów, nie my je tworzymy, ale nie daj Boże, słuchajcie, gdyby tam tego nie było, ja bym powiedział, nie montujcie, a ktoś na cyklu, tak, by tam spadł, by się połamał, to ja do końca życia nie wychodzę z tego naszego przybytku, tak? Wtedy paczki nosicie. No niestety, tak? Dlatego informuję, żebyście przekazywali, bo później zobaczycie, będą dyskusje, tak? Czemu tyle pieniędzy wydali na barierki? My nie, to jest bardzo dobre, bo my już mieliśmy ale na przykład, przypadek, no, że te warty jechał. Do warty wjechał. Żeby no, nie ktoś, to by było po chłopie. No i dlatego, słuchajcie, z imprezy. Ja mówię, jeśli tam nawet ten jeden chłop się uratuje, to niech on będzie. Dobra, dziewczyny, tak? Dobrze. Pomyślmy o tych chłopach, ciężko pracują, zatrwienie, nie daj Boże, a tak na barierce i zagiś. No. A jak pod barierkę wpadnie na to i tak. Ale jak się skula, to już nie będzie może tego. Ale nikt nie będzie odpowiadał za to, tak? Już wtedy czy mamy coś jeszcze? Ja bym chciała. Już momencik, bo pan był i już pan dobrze. Panie burmistrzu, Kubisz. Panie burmistrzu, chciałem się odnieść do takiej sprawy. Na ostatnim zebraniu była mowa o otwarciu banku z Rolnej na Nadrzeżne. Były podpisy zbierane, pan burmistrz zaproponował zbierać podpisy. Nie wiadomo ile tych podpisów było. Za druga strona momentalnie też odpowiedziała jeszcze lepszym huraganem. Podpisywali tacy ludzie, którzy banku w życiu nie widzieli i wcale tam nigdy nie szedł, nie wiedział gdzie jest. Byli ludzie tak zastraszani, bo będą chodzić to, bo będzie mi sam lider, bo będą mi łazili pod oknem, nie? Bo tego nie może być. A potem komisja wielce ustaliła, że Ganek, już wtedy za Wąski, za Stromy,
potem, że budynki mieszkalne przeszkadzają, że akty jakieś tam mogły być, barbarzyństwa jakieś. Danek był 100 lat i więcej otwarty i nie było żadnego aktu. A budynki, tylko jeden powstał na dole, który jest bezpieczny, on nie wychodzi wcale na ganek, tylko z boku. Tam jest miejsca od pierna i na azot. I nie wiem czego ci ludzie tyle się boją, boją się sąsiedztwa. Idąc teraz kładką często chodzę, jak ludzie, pan burmistrz Dorna, wszyscy, jak to miło, że się wszyscy widzą, tak? Bo jak samochodami jechali, nikt nikogo nie widział. A w tym ganku jak kiedyś było. Bardzo miło było. Ajkowicz, bardzo panu dziękuję za ten głos. Ja tylko powiem w ten sposób. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Oczywiście, bo każdy gdzieś ma tam swoje racje, nie? I tu pan też pamięta, pan wszystko i tak dalej funkcjonowało. Ale pozwólcie, że zrobimy tak. Jak utwardzimy, jak tu będzie to przejście już, dokładki, tak? Utwardzone, Leśna będzie utwardzona, słuchajcie. Jak będziemy już utwardzać w kierunku przystanku, tak? Tutaj to, bo to musimy zrobić. Bo jak zrobimy chodnik z Rolną, przejście dla pieszych, dzisiaj dzieci na tej krzyżówce przechodzą środkiem. Tak? Nie wiem, czy to widzicie. Tam musimy to już pilnie uporządkować, zrobić ten ciąg, tak? Od Rolnej później tam, od Myśliwskiej też musimy zebrać i to utwardzić, no bo też ludzie tamtędy chodzą. I wtedy, pani Kupiś, ja myślę tak, zobaczymy. Bo jak będzie, jak, że tak powiem, użyję pana słowa, miło i będzie się okaże, że jest wszystko dobrze, że już możemy sobie ten, to ja powiem w ten sposób, to się zastanowimy, czy tam to po prostu ruszać, tak? Czy słuchajcie, no bo powiedzmy sobie szczerze, trzeba by było znowu kostką utwardzić, oświetlić, nie? No bo to nie jest taki hop-siup, nie? Ale dlatego mówię, jest... Ale my nie chcemy kostką. Ale nie, słuchajcie, no tak, ale no wiecie, poczekajmy, tak? No jest pewien pomysł, żeby, słuchajcie, pójść w kierunku właśnie już tej Myśliwskiej, tak? Zrobić to rozgałęzienie w lewo, połączyć to z Rolną ładnie, tak? No poczekajmy, no dostosujemy też tam do wózków, do tego i wtedy zobaczymy. Dobra, wtedy wrócimy. Bo boję się, że za stromy. Ko pana burmistrza, jaki jest stromy, jaka droga jest stroma? I jeżdżają i dzisiaj jakoś nic nie stało. No. Krótko mieszkam, to nie wiem. Zobacz, pan nie wiem, właśnie. Dobrze, że nie widzieliście, jak kiedyś wracałem do Rzymu. Nie, no mówię, pan nie wiem. Na pewno. Ale dobra. Załóżmy, że się nic nie stało. I teraz słuchajcie tak. Czyli umawiamy się tak, poczekamy ze spokojem, tak? Ale żeby to nie było, żeby ten ganek sprzedany. Ale no, żeby to ja się boję, bo jak widzę zdrzawiony, człowiek ani o tym nikt nie wiedział, dopiero ciągle jak... Nie, nie, ze spokojem, dobra? Nie sprzedajemy oczywiście, bo to jest cały czas własność gminy, także tu na spokojnie, tak? Ale tam, gdzie możemy, słuchajcie, mamy już ten pomysł, żeby to realizować, to zróbmy tą kostkę. I teraz był kolega Cyran, proszę bardzo. Tutaj do ulicy Leśnej, mianowicie jeżeli będzie krzyżówka tutaj od ulicy Rzecińskiej, czy planujemy ścieżkę pieszo-rowerową do kładki, bo to był temat już kilka lat poruszany, że ta ścieżka będzie i czy to powstanie po prostu. I teraz tak, słuchajcie, jeśli chodzi o ścieżkę pieszo-rowerową, to plan mamy taki. Zaczynamy od kładki i od przepompowni, nie? Na dole jest przepompownia przedsiębiorstwa komunalnego i tam jest nieutwardzona Leśna, nie? I tu mamy kładkę u góry i teraz tak, od kładki do tego skrzyżowania się byłaby ciąg pieszo-rowerowy, tak? Pieszo-rowerowy. Taka jest na razie propozycja. I teraz uwaga, mamy, łączy się ten ciąg pieszo-rowerowy z drogą, tak? I teraz pytanie, jak sądzicie, czy tam będzie duży ruch? Bo na dzisiaj jak... tak analizujemy, to samochodów może nie, ale pieszo-rowerowy może być. Ale samochodów nie będzie dużo, tak? No właśnie. Dlatego jak założymy, że nie będzie duży ruch samochodów, to musimy się zastanowić, czy już po połączeniu tego ciągu pieszo-rowerowego z tym jezdnym jest sens za tym przejściem już dla pieszych w kierunku tego Rzecińskiej zrobić ciąg pieszo-rowerowy. Moim zdaniem, jeśli nie będzie tam dużego ruchu już jezdnego, to ja bym nie robił, tak? No bo szkoda, ciąg pieszo-rowerowy musi mieć dwa ponad chyba metry, jak dobrze pamiętam, ile? 2,5 czy 2? Ale to chodzi o ciąg, całość.